W ogóle wiecie co widzowie wczoraj kurwa się stało? Siedziałem wczoraj i czyściłem mój dysk. Taki na USB, co nie? No dobra, gdzieś go tam wsadziłem. Dysk na USB, nie? Tam były takie cztery foldery z 2021 roku. Cztery foldery z 2021 roku o nazwie format peceta. Żeby było tak, że wiesz, formatowałem peceta, więc zgrywałem pliki i je zgrywałem na te foldery. I wziąłem te cztery foldery i w pizdu. Na tych czterech folderach usuwało się, uwaga, 100 chyba 10 tysięcy plików, kurwa. Nie wiem, co tam było, jakby, nie wiem, kurwa, co tam koniec końców było, ale tam było 111 tysięcy, kurwa, plików. Ja nie wiem, co tam było. Nie wiem, kurwa, co tam było. Siedziałem i na ogólnym dawałem tylko update'y. Dawałem update'y, kurwa, jak to się usuwało. Tutaj na przykład, patrz, tu masz na screenie. Opróżniam cross, 96 270 plików na tym folderze. Nie wiem, kurwa, co tam było. Nie wiem za chuja, co tam było w tych folderach, w tych czterech. Nie wiem, kurwa, co tam było, ale coś musiało być. Może pluginy lub Steam? Znaczy nie, ja mam generalnie teorię, a tą teorią jest nawet ta teoria jest widoczna tutaj, że w tych czterech folderach było mega dużo też customowych leveli. Było mega dużo customowych leveli do Beat Sabera. Bo tutaj tylko w tym folderze jest 250 leveli w Beat Saberze, więc na 200% kurwa tam było w chuj plików dotyczących Beat Sabera, nie? Ultra dużo tego musiało być. Nawet tutaj macie nazwę folderu jednego. Powrót do Windowsa 10, bo 11 to gówno. Tak dosłownie to nazwałem ten jeden folder, bo to prawda, no. Powrót do Windowsa 10, bo 11 to gówno. Legenda Corey Base. Ej, ale wiecie, że seria tutaj mam. Tutaj, w tym folderze jest, uwaga, 96 gigabajtów Legendy Corey w mega wysokiej rozdzielczości z polskim dubbingiem. I teraz ktoś z was mógłby zapytać: Michał, skąd to masz? Szczerze? Nie pamiętam tak szczerze. Nie pamiętam, skąd to mam. Ale skądś mam 96 gigabajtów Legendy Corey. Nie wiem, skąd to mam, ale mam je. Czy oglądałem Legendę Anga? Oglądaj mi Legendę Anga i Legendę Corey i ja nawet powiem wam mega, może dla niektórych z was powiem odklejony take. Ale dla mnie Legenda Corey była nawet fajniejsza niż Legenda Anga. Już pozwolę sobie od razu powiedzieć dlaczego. Bo może ktoś od razu powie, że jestem i odklejony. Otóż, gdy oglądałeś za dzieciaka Legendę Anga i gdy oglądałeś Legendę Corey za dzieciaka, gdy byłeś młodszy, tam na przykład w okolicy gimnazjum, to oglądanie tego wyglądało delikatnie inaczej. Oglądałem również Legendę Corey, jak i Legendę Anga około roku temu. I powiem wam, tak z perspektywy młodszego mnie i starszego mnie, uważam, że Legenda Corey jest lepsza, jeżeli chodzi o dostarczenie ładunku emocjonalnego, jak i jest po prostu Legenda Corey, uważam, bardziej przystosowane dla starszego widza, że Legenda Corey to jest coś, nie coś, co powinno być puszczane na Nickelodeon. O, może to mam na myśli, że to nie jest coś, co jest dla dzieci, tylko dla takich starszych nastolatków. To mam na myśli, że ona jest taka, że dopiero ogarniesz, o co chodzi, gdy jesteś starszy i to inaczej masz taki inne spostrzeżenie świata. O, tak bym powiedział, dlatego mi osobiście Corey podobała się bardziej, ale uważam, że i Legenda Corey, jak i Legenda Anga są mega zajebiste. To jedyne, co uważam, jeżeli chodzi o Legendę Corey jako mega dużo, mega chujową rzecz, to, że na przykład pierwsza księga albo druga księga były tak mega chujowo zrobione, jeżeli chodzi o antagonistów. Zamiast zrobić jednego mega dojebanego bossa, to oni zrobili czterech takich słabszych, czy tam trzech słabszych, już nie pamiętam. Bloodbending było OP, ale widzowie, to właśnie o to chodzi, że to jest mega OP. Właśnie z Legendą Anga, znaczy Legendą Corey i z Magami Krwi, to chodzi o to, że oni mają być OP, tak jak na przykład niektóre spele w Harry Potterze są OP, tak? Że tam wiesz, o co chodzi. Ale no tak, no, jak potrafiłeś władać krwią, to byłeś mega bossem, tak naprawdę, tak w dużym skrócie. Bo mogłeś podejść do oponenta, wziąć krew w jego organizmie i go wykręcić dookoła. Ale też tak naprawdę, widzowie, i tak uważam, moim zdaniem, najpotężniejszymi magami, jakby nie patrzeć, są magowie powietrza. Jakby nie patrzeć, według mnie magowie powietrza i tak są najmocniejsi. Byli najmocniejsi, już tłumaczę dlaczego. Magowie powietrza, overall, byli wychowywani i byli uczeni tego, żeby być odpowiedzialni, spokojni i żeby być oazami spokoju. Magia powietrza jest mega OP. Bo wystarczy, że podejdziesz do oponenta i możesz mu kurwa
wyciągnąć powietrze z płuc. I chłop się instant dusi, kurwa, i pada. To jest mega broken. To jest mega broken. I to było raz pokazane nawet w Legendzie Kory, gdy tamten ziomeczek tą typiarkę wziął i udusił przecież, kurwa. I tu i wiesz, magowie powietrze, gdyby chcieli, to byliby najskuteczniejszymi asasynami, kurwa, na całym świecie. Bo, no bo tak po prostu jest, no i chuj, no jakby chcieli, to by wszystkich zajebali. Ale no, byli, mieli zasady na zasadzie, jesteśmy OP, ale jesteśmy jesteśmy tacy bardzo pokojowi, no bo no. Nawet, nie wiem, na pewno pamiętacie z legendy Kory, z legendy Aanga, gdy Aang pierwszy raz spotyka, znaczy gdy Aang w chyba północnej świątyni wiatru, jak on przyszedł, znaczy powietrza, przyszedł i leżało to ciało tego jego mistrza, w sensie to ciało, no ten szkielet. Nie wiem, czy zauważyliście, ale był jeden szkielet właśnie tego jego mistrza i kurwa z 20 albo 30 szkieletów, kurwa, magów ognia. Jeden kurwa dziadek rozpierdolił tylu typa, no bo po prostu magia powietrza była mega OP, nie? I oni mogli tam normalnie robić 1v30, nie? Patrz, leży se kurwa Gyatso otoczony kurwa tyloma ciałami. No to jest oczywiście OP, że on kurwa on sam rozpierdolił tylu typa. To jest mega OP. A jakbyście mogli, widzowie, to z tych czterech podstawowych elementów, to czym byście chcieli napierdalać? Ja osobiście, jakbym mógł wybrać, to bym albo chciał powietrza, albo wody. Już tłumaczę dlaczego. Właśnie powietrze, dlatego że jesteś mega kurwa OP i możesz ludzi, wiesz, napierdalać i se latać na kulce i tak dalej, możesz generalnie latać. A wody jest OP, ponieważ tak, magowie wody potrafią leczyć. Niektórzy potrafią władać krwią. Możesz zamieniać wodę, kurwa, w lód i sobie na przykład zrobić miecz z lodu i tak dalej. Woda jest mega broken przecież, uważam. Ale magowie ziemi też na przykład są OP. Niektórzy potrafią władać magmą. Większość potrafi napierdalać metalem przecież. No kurwa, to jest wiesz. A magowie ognia co? A i przepraszam, i magowie ognia jeszcze potrafili napierdalać piorunami. To jest też ważna rzecz, że magowie ognia jeszcze potrafili obsługiwać pioruny. Ale no to tyle tak naprawdę. No mieli kurwa, mieli pioruny i wodę. W sumie tyle, no co, świeczki zapalał. Kurwa. Fajny był ten motyw w legendzie Kory, co na przykład chyba funkcjonariusze policji mieli tutaj taki, nie wiem jak to nazwać. Tutaj mieli takie dwa zwoje takiego drutu i oni magią metalu tak strzelali tym drutem na przykład w budynki i się tak przyciągali, kurwa, po prostu tymi metalowymi linami. Mieli takie grappling hooki po prostu. Mega fajne, kurwa, to było. Że oni, wiecie, mieli ulepnieni po prostu ulepszony movement, tak jak w Attack on Titan, bez kitu, no. Coś ten deseń. Mieli takie po prostu grappling hooki, tylko że nie na zasadzie jakiegoś tam strzału, bo chyba w Attack on Titan oni mieli takie po prostu zbiorniki, nie? Z jakimś, kurwa, czymś... No, jakąś ciśnieniową, kurwa, po prostu. Że oni wymieniali te takie naboje, chyba z tego co pamiętam, w Attack on Titan. A w Legendzie Kory oni po prostu napierdalali magią ziemi, tak? Metalu po prostu. Tym metalem se sterowali. Mówili tak, e-o. Nie było technologii? No nie było. Też mega ciekawe. To jest dla mnie pojebane! Kurwa, a to nawet ja chyba chcę sprawdzić na streamie. Patrzcie, kurwa, co się stało. Znaczy, co ktoś zrobił. To! What the kurwa fuck! Ja chyba chcę to sprawdzić. Możecie mi wierzyć, bądź nie. Ale to, co wam właśnie pokazuje gameplay, jest stworzone w Robloxie. To jest stworzone w Robloxie. Nie wiem, kurwa, jak ludzie to robią. Ale tu masz normalnie tak, masz killcam, masz, kurwa, wszystkie te takie pojebane animacje. Pojebane to jest dla mnie, że ludzie mają taką kreatywność i takie umiejętności, żeby stworzyć coś takiego. To jest dla mnie amazed. Amazed to jest, kurwa. Sprawdźcie, jak to się nazywa? Ten tryb się nazywa, już wam mówię, on się nazywa Frontlines się nazywa i normalnie sobie możesz napierdalać, kurwa. Widzowie, chyba wyjdzie CSGO 2. Albo coś się stało dziwnego. Ale może wyjść CSGO 2, albo może w końcu wyjdzie na Source'a. Otóż w najnowszym patchu NVIDII, najnowsze sterowniki NVIDIA, GeForce, mają dodany profil o nazwie Counter-Strike 2. Czy coś NVIDIA, kurwa, świruje z Valve? CSGO 2 i CSGO... Nie no, CSGO Source 2! Tak, rozumiem. CSGO Source 2. Właśnie, w ogóle nie zainstalowałem tych sterowników, zapomniałem wczoraj. Ej, ale wiecie, widzowie, kiedy pierwszy raz mówili o Source'ie? Ja wam powiem, ja jak chodziłem jeszcze do gimnazjum, miałem mega chujowego kompa.
w chyba drugiej klasie, to był, nie wiem, który to był rok, kurwa. Ja pamiętam, był taki youtuber Merwo chyba się nazywał. On mówił, że już niedługo Source 2, gra będzie chodziła nawet na gorszych komputerach. Merwo, Source, kurwa 2. 4 lata temu, no, 7 lat temu, kurwa. Chob mnie w chuja robił. Od tego, co mogłoby się zmienić w Counter-Strike Global Offensive, oh, jeśli ta gra zostałaby przeniesiona na nowy silnik, czyli na Source 2. I prawdopodobnie to... 7 kurwa lat temu, no. Tam czeka CSGO w przyszłości, bo według mnie nie będzie nowego CS-a. Znaczy, o co mi tutaj chodzi? Przynajmniej w najbliższym czasie raczej nowej odsłony CS-a nie powinno. No i minęła 7 lat, a my dalej nic nie mamy. Ale wiecie, co się stało, kurwa, widzowie? Jest ziomek, który tam chyba z rok temu, czy pół roku temu stworzył własnego CS-a GO na Source 2. I on to zrobił, on nagrał chyba nawet film na YouTubie pod tytułem "Zrobiłem Source 2, bo Valve to leniwy k***y". Wyobrażacie sobie, że ten chłop dostał chyba tam pozew albo jakiś mega poważny mail od Valve, żeby to kurwa usunął i żeby zamknął pizdę. Mówię, ja pierdolę, ale pojebane gówno. więc Valve może po prostu, oni może z tyłu kurwa próbują przerzucić tego CS-a na Source'a dwójkę. Energetyki od 1 stycznia 2024 są od 18 lat. Potwierdzili to. No to GG, kurwa. Teraz za każdym razem, jak będę stał w Auchanie czy w innej Biedronce, to będę musiał, kurwa, czekać, aż pani przyjdzie i zeskanuje ten, kurwa, kartę, bo sobie wymyślili. Amazing.